przybycie zaproszonym gościom, dyrekcji, nauczycielom i Wam, drogie koleżanki i koledzy. Spotykamy się dzisiaj z wyjątkowej okazji. Zanim jednak przejdziemy do uroczystości, poproszę o zabranie głosu pana dyrektora, Adama Adamskiego. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień przed tak naprawdę Dniem Edukacji Narodowej. Jak sama nazwa brzmi, Edukacji Narodowej, Święto Narodowe, dlatego ten dzień jest dniem wolnym od pracy, od edukacji dla Was. Dla Was, dla uczniów, ponieważ jest świętem narodowym. Tak jak wszystkie święta narodowe są dniami wolnymi od pracy, tak ten dzień dla tych, którzy są najbardziej zaangażowani właśnie w edukację, jest dniem wolnym od pracy. Bardzo serdecznie chcę przywitać wszystkich tutaj dzisiaj przybyłych, wszystkich gości. Witam przede wszystkim przewodniczącą Rady Rodziców PSP numer 1, panią Beatę Nowak, która nam zamyka nam dzisiaj zdarkę. Szefową tego środka z panią Anetą Żytą. Ważni uczniowie, no i pracowników naszej szkoły, którzy są niedoceniani, a ten apel jest również dla nich. Dla nich to jest też również wielkie święto. Witam serdecznie wszystkich. Ja tylko krótko powiem. Moja mama była również nauczycielką, dlatego wiem, jaka to ciężka i trudna praca, zwłaszcza jeszcze w tym okresie, w którym mamy teraz do czynienia. Dlatego bardzo chciałem Wam serdecznie podziękować za to zaangażowanie, trud. I tutaj chciałem przytoczyć te słowa piękne, które były na zaproszeniu, które dostałem. Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę. I tego życzę dzieciom, żeby się nauczyły, nauczycielom, żeby zaangażowali te nasze dzieci do nauki. I wszystkiego dobrego. Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest w rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, od której rozpoczęła się reforma szkolnictwa w naszym kraju. Święto to jest ważne dla każdego obywatela, bo czym byłaby Polska, gdyby nie było komu kształcić młodzieży, czy na arenie międzynarodowej w dalszym ciągu moglibyśmy poszczycić się wybitnymi naukowcami, sportowcami i odkrywcami, gdyby ktoś nie zaszczepił ich pasji i chęci poznania? Dlatego dla wielu jest to dzień, w którym zostaną swoim swoich nauczycieli. Szczególnie tych, którzy przez swoją pracę wpłynęli na ich losy w dorosłym życiu. My możemy czuć się szczęśliwcami. W dalszym ciągu jesteśmy uczniami, więc swoich nauczycieli, mentorów i wzory mamy w zasięgu ręki. Wprawdzie w naszym codziennym postępowaniu nie zawsze pokazujemy, jak Was szanujemy i potrzebujemy. Jednak uwierzcie, bez Was nie byłoby nas. O właśnie. Trochę wstyd się przyznać, co my w tych murach wyrabiamy. Jednak właśnie tu, na naszych oczach, dorastamy. Dlatego tym bardziej dziękujemy tą krótką, żartobliwą scenką, chcemy choć trochę osłonić gorycz codziennych trosk i zmartwień, których niejednokrotnie przyspaszamy. Thank you.
już tylko dziś w naszej specjalnej ofercie 70% zniżki na niepowtarzalną wycieczkę na spinach na niebo. W cenie przyjazd z naszymi niezawodnymi liniami PKP. Trzy posiłki, niezapomniane atrakcje naszego parku oraz zwiedzania z najlepszymi przewodnikami. Słyszałaś? Może pojedziemy. Wakacje szybko minęły, a przyszły do najłatwiejszych nie należą. Maluchy w pociach płakały tak głośno, że jeszcze we wtorek echo na sali gimnastycznej powtarzało te melodie. To może było męczące, ale nie zapominaj o naszej młodzieży. Niby nie płakała, ale to wróca na zaspaczy. Chociażby klasa ósma. Ja wiem, że się zjadający zeszyt z pracą domową, to może być czasem prawda. Ale to, co ostatnio uwiadomieniali, chłopak przychodzi się odpowiedzieć. Opowiadaj. Otóż Janek na ostatniej lekcji mawiał mi, że nie oddał wypracowania, bo babcia ostatni głupi zabrała i wypisała. Więc ja cię nie pytam, co tak ważnego do napisania miała ta sędziwa kobieta. A on mi na to, że tekst najnowszej piosenki Metaliki spodobała. Ona farbą wśród metalu od zawsze była i tekst jej niezbędny, bo z koleżankami śpiewają i nawet na koncercie wybierają. No cóż, może akurat, to wie, jedno jest pewne, taka wycieczka na wszystkich się przyda. Zorganizuję resztę grona, a ty zamów bilety. Szkole zaplanowali, że większość klas na przerwach się miała. Piosenka
pokazać, jak tabliczkę mnożenia wygooglować. Pani od polskiego też słowa nie przemierała. Wolny cyfek będzie miał komuś na dziewczynach gazetki. Jak można? Panie naprawdę uważają, że to jest podstawa? Każdą. To, żeby każdą lekturę w formie pokazać szybko. A gdzie? Czytać, czytać, czytać. Kto to powiedział? Cenny czas dzieci takimi pytaniami zajmować. A mogłoby wtedy w piłkę pobrać. Albo na komputerze pisać. One wszystkie takie. Patrz na Krzyśki jak listek i germanistek. To chyba siostry, bo metody zastraszania i terroryzowania to same stosują. Latamy do dzieci jakimiś szyfrownikiem i twierdzą, że uczą. Od kiedy to nauka na gadaniu polega? Drogie panie, aby do nieba trafić, proszę używać tylko języka polskiego. To nie ludzkie, aby wymuszać młode wyrysy do zapamiętywania słownictwa, którego nawet w języku ojczystym nieznajomi nie używają. Posłuchajcie tego. Kto mógłby tego nie wymyślić? Nauczyciele geografii, przyrody, biologii, fizyki i chemii tych szkół, to jakaś mafia. Serio? Takie formozony. Grawitacja? Atomy? Potem biedne dzieci z łóżka też się boją, bo ich grawitacja przyciągnie. Albo tak jak Bartek z 7 B. Usłyszał od takiego jednego konkretu z tego grona, że ziemia okrągła. Więc stwierdził, że inną drogą do szkoły pójdzie. Bo jak okrągła, to przecież obejdzie, tak? I co? Kogo to teraz widzę? Że Bartek aż 76 niesprawiedliwionych ma. Jakie to bagary? Przecież biedne dziecko tylko spacerowało. Podobne zachowania powtarzają się u nauczycieli historii, posłów i jedyne. W Skype może znają, że tu mieszka. Czy to nie wynik uczeń jak przedsiębiorczy, gdy mam pani stoi na każdym rogu i wystarczy raz wyrobić kasę, a korzystać z tego woli. To piekło na takie perfekcyjne marnowanie czasu młodych pokoleń. O marnowaniu czasu. Tak, proszę pani, jest przedszkola i edukacja przedszkolna jest jedną najwięcej. Terroryzujące biedne dzieci. Literki, cyferki, kolorowe, miesiące. Co jeszcze? Opamiętajcie się! Ile czasu i stresu nauczycie się tego wszystkiego wymagało. Przecież te biedne dzieciaki mogły robić coś pożytecznego. Podjąć pierwszą pracę, rozwijać karierę zawodową. Szkoda pomyśleć, co jeszcze im zaopiekowało. Nauczyciele muzyki, plastyki, techniki, informatyki i MWU też nie są tęskliwi. Powinni docenić talenty uczniów, ale nie. Pamiętają Państwo, co robili, gdy chłopcy 7 A na boisku się pobili? Nikt nie docenił sprawnych rączek Michała, które kolegów za włosy szarpały. Nikt nie pochwalił Sebastiana za to, jak szybko biega, gdy go trzecimy do niego. Czy ktoś wspomniał rodzicom Szymona o jego pięknym głosie? A przecież chłopak niejednokrotnie udowodnił, że głos jak z opery posiada. Gdy krzyknie na boisku, to katechetka wstali na drugim piętrze, uszy zatyka. Yeah.
każdego roku, coraz bardziej i goręcej. Bo to dzięki Wam, nauczyciele, wiemy, rozumiemy więcej. Już umiemy chylić się nad wierszem, w barwach mapy przez świat powędrować, na termowe spojrzeć przez szkło wiedzy i rozumieć tajemnice słowa. Dziękujemy jak każdego roku, wciąż zbyt mało i nigdy zbyt wiele. Za to światło tym roku rozjaśnia. Dziękujemy Wam, nauczyciele. Wspierają Was, dają Wam poczucie bezpieczeństwa i nawet gdy
zdarzają się sytuacje konfliktowe, to zawsze starają się być po waszej stronie. Starają się wspierać was i wskazywać drogę. Drodzy nauczyciele, życzę wam, żeby wasza praca była doceniana i była szanowana przez uczniów i rodziców. Życzę, żeby entuzjazm, który jest w was, żeby ten entuzjazm nie zmalał, nie wypalił się, a żeby cały czas był rozwijany i cały czas, żebyście dążyli do doskonałości, do tego, aby uczył więcej nauczyć, więcej pokazać, no i aby metody, które stosujecie, były jak najbliższe dzieciom. Pracownikom obsługi, którzy pracują nieustannie na to, aby nauczyciele i uczniowie w jakimś dobrostanie, dobrym bycie mogli funkcjonować, życzę przede wszystkim zdrowia, wyrozumiałości i cierpliwości. Natomiast uczniom życzę, żeby na swojej drodze spotkali świetnych tylko i wyłącznie świetnych nauczycieli, świetnych ludzi, których będą wspominać przez wiele, wiele lat. Jest jeszcze jedna sekwencja, którą może odczytam. Edukacja ma wiele twarzy. Tyle twarzy, ile uczniów jest na świecie. Bo edukacja to indywidualna twarz każdego dziecka. Jego prawo do samookreślenia, ale również wiara nauczycieli i rodziców w potencjał dziecka. Dziękuję serdecznie.